Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć Ci, z jakiego materiału najlepiej murować ogrodzenie, jeśli chcemy je później tynkować. Poruszę kwestię, czy bloczek betonowy, czy pustak konstrukcyjny jest bardziej wytrzymały na obciążenia skrętne, jakie będą działały poprzez zamontowanie furtki i bramy. Zapraszam do oglądania i zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Na wstępie chciałbym powiedzieć Ci, że to ogrodzenie w takiej formie jest robione przeze mnie pierwszy raz. Inwestor wpadł na pomysł, aby pierwsze dwie warstwy były wymurowane z bloczka dwustronnie łupanego grafitowego, natomiast pozostała część, która wystaje ponad te dwie warstwy, będzie wymurowana, wyrównana styropianem, zaciągnięta klejem i siatką, a następnie na sam koniec naciągnięta białym silikonowym tynkiem o strukturze baranka. Dziś jednak chciałbym poruszyć kwestię nie tylko o tym, w jaki sposób wymurować takie ogrodzenie, ale chciałbym powiedzieć Ci o tym, jakiego materiału powinniśmy użyć do budowy ogrodzenia, jeśli takie ogrodzenie chcemy tynkować. I często, gdy jeżdżę na jakieś roboty, widzę, jak ogrodzenia murowane są z bloczka betonowego zwykłego. No i owszem, jeżeli mamy murowane ścianę ogrodzeniową z bloczka, to możemy się pokusić na takie rozwiązanie. Natomiast jeśli chcemy wymurować jeden słupek o małej szerokości, na której będzie wisiała furtka i brama, to wydaje mi się, że zastosowanie bloczka betonowego jest niezbyt dobrym rozwiązaniem, głównie z jednego powodu. Beton ma bardzo słabe właściwości, jeśli chodzi o odporność na rozciąganie. A żeby polepszyć jego parametry i odporność na rozciąganie, do tego celu używamy prętów. I niestety bloczka betonowego nie jesteśmy w stanie prawidłowo zazbroić. Musimy użyć pustaka konstrukcyjnego lub zwykłego pustaka, który ma otwór i którego możemy zalać, a następnie włożyć pręty. Tylko wtedy będziemy mieć pewność, że nasz słupek pod ciężarem furtki lub bramy nam się nie złamie. W przeciwieństwie do zwykłego bloczka fundamentowego, betonowego, bloczek konstrukcyjny jest dużo łatwiejszy w obróbce. Przede wszystkim łatwiej go dociąć, bo możemy go dociąć zwykłą szlifierką kątową o średnicy 230 mm z tarczą diamentową. Może być to zwykła, prosta tarcza diamentowa, nie musi być to jakaś idealna tarcza dla profesjonalistów. Bloczek taki w odróżnieniu od bloczka betonowego możemy kleić na cienkowarstwową zaprawę lub wymurować na zaprawę tradycyjną. Ta druga metoda wbrew pozorom jest według mnie trudniejsza. Ja osobiście wolę pilnować poziomów przy użyciu poziomicy i szlifierki z tarczą do zdzierania betonu, dzięki której łatwo pozbyć się nierówności na pustakach. Poniżej w opisie filmu pozostawiam link do tarcz, które używam zazwyczaj podczas prezentowanych tutaj prac. I teraz chciałbym powiedzieć Wam coś o zbrojeniu takich pustaków, takiego ogrodzenia. Mianowicie, jeśli murujecie ogrodzenie, nie musicie wypuszczać prętów do samej góry, na przykład na 2 metry, jeżeli takie ogrodzenie ma mieć te 2 metry. Oczywiście to jest lepsze, no bo mamy pręta całego połączonego od dołu do góry, najlepiej od samego fundamentu, dławy fundamentowej. Natomiast, aby dużo łatwiej się murowało, no i żeby ten pręt dużo lepiej się zawibrował, ja stosuję taką metodę, że wypuszczam z fundamentu pręty o wysokości minimum 40 cm i później podczas zalewania, w zasadzie gdy już zaleję cały jeden słupek, na przykład jeden pion, jedną komorę, wtedy od razu, gdy mam beton plastyczny, wkładam pręta tam, gdzie wystaje starter, tak aby mijały się minimum właśnie 40 cm. I ruszam go góra-dół, lewa-prawa, tak aby zawibrować mieszankę i wypuścić z tej mieszanki betonowej powietrze, które dostało się do środka podczas mieszania i zalewania pustaków. I teraz chciałbym powiedzieć Wam, co zrobić w momencie, kiedy nasze ogrodzenie będzie miało
inną wysokość niż iloczyn pustaków, które tutaj wymurowałem. Są dwie metody, aby nasze ogrodzenie było o właściwej wysokości. Pustaki możemy jeszcze zanim je wymurujemy na dole podocinać lub tak jak ja tutaj w tym przypadku, gdy mamy już wymurowaną wysokość powyżej linii naszego ogrodzenia, możemy narysować równo do poziomicy linię i wzdłuż niej uciąć cały mur, ale tą czynność powinniśmy wykonać jeszcze przed zalaniem. Jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, którą chciałbym poruszyć, to taka, że jakichkolwiek pustaków konstrukcyjnych, czy łupanych, czy gładkich, nie zasypujemy ani piachem, ani suchym betonem, tylko musi być to mieszanka plastyczna z odpowiednią ilością cementu i kruszywa. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że nasz mur będzie stał długie lata, a pręty znajdujące się w nim będą pełniły swoją funkcję już po kilku dniach od zalania pustaków. Samo zalewanie powinniśmy przeprowadzić w temperaturze dodatniej i nie powinniśmy doprowadzić do przemrożenia mieszanki betonowej. Zazwyczaj producenci zalecają uzupełnienie bloczków betonem plastycznym o klasie B20, C25. Beton taki możemy zamówić w betoniarni i od razu uzupełnić nim pustaki lub wymieszać samodzielnie w proporcjach np. 3:1, gdzie 3 części są to części pospółki, jedna część to jest część cementu. Oczywiście odpowiednia ilość wody. Późną jesienią możemy dodać plastyfikator, który zmniejszy nam ilość wody i przyspieszy wiązanie przy niskich temperaturach. Na kolejnym etapie prac możemy przystąpić do wykończenia naszych pustaków. Może być to za pomocą styropianu, może być to sam klej siatka, może być to również zwykła farba. Wszystko zależy od tego, jaki efekt końcowy chcemy uzyskać. Jeżeli podobał Ci się ten film, zachęcam do subskrypcji mojego kanału oraz pozostawienia łapki w górę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat budowy ogrodzeń, to zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów. Staram się na bieżąco opublikować materiały, które mogą Cię zainteresować.